Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę w dalszym ciągu zadawał pytania księdzu arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lędze, pytania od czytelników. Pytania dotyczą głównie różnych wątpliwości związanych z wiarą, ale także są takie jak na przykład czy słuchać księdza Natanka. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam na kolejne programy. Księże arcybiskupie, chciałem przedstawić księdzu kolejne pytania od widzów. Pani Zofia K. pisze: Szczęść Boże, mam problem. Nie powiem, że jestem stara, ale jestem już osobą z pełnym wachlarzem doświadczenia i jest to dla mnie, delikatnie mówiąc, dziwna sprawa. Co to znaczy spowiedź duchowna dla zdrowego człowieka? Według mnie to po prostu świętokradztwo. Jak ja mam przyjmować komunię na rękę, skoro od najmłodszych lat mnie uczono, że Przenajświętszego Sakramentu może dotykać tylko osoba duchowna? W innej sytuacji jest to profanacja. No, pani słusznie pisze o tym, że uczono z dzieciństwa komunię przyjmować do ust. I to jest prawdziwa nauka Kościoła, która pozostanie, nie zważając na to, że dzisiaj w Kościele rządzą liberale, moderniści i progresisti, biskupi, którzy łączą się z protestantami, z Żydami, z muzułmanami. I to takie powszechne braterstwo, ono nie służy sprawie zbawienia, bo Chrystus miał inną paradygmę Kościoła. I dzisiaj wiele tych biskupów, które mają władzę w Kościele, nie wykorzystuje ją do tego, żeby służyć Chrystusowi, sami się zbawić i komuś pomóc. Dlatego pani oczywiście ma prawdziwe pytania do tego, tak uczyli, tak trzeba tego się trzymać. Trzeba zmuszać tych księży, które o tym wypowiadał się i rzecznik episkopatu, że ksiądz nie może odmówić komunii do ust. Jeżeli nie może, trzeba księdza pouczyć, niech czyta tych chociażby wypowiedzi oficjalnych rzeczników. Jak ktoś chce, to niech przyjmuje. I to jest najlepsza pozycja. Druga jest spowiedź taka, jak tam... Duchowna, to na przykład, to dopowiem, że w diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz biskup ordynariusz wezwał wiernych do tego, żeby spowiadali się tylko duchowo, a rozgrzeszenie dostaną, jak się skończy okres koronawirusa, albo pójdą sobie wtedy do zwykłej spowiedzi. No i na przykład księża duszpasterze służący w Radomiu, w szpitalu, gdzie byli chorzy na koronawirusa, też to samo nakazywali im, żeby się spowiadali duchowo, a oni udzielali rozgrzeszenie przez drzwi zbiorowe. No, taka sytuacja jest, kiedy biskup nawołuje do tego, żeby spowiadali się duchowo, to faktycznie ten biskup nie zajmuje stanowiska takiego. Znaczy, lekarze stoją na pierwszej linii, walcząc o zwykłe zdrowie człowieka, a biskup wycofuje się, jego księża wycofuje się, żeby pomóc człowiekowi, który w tej sytuacji może umrzeć, jeżeli to jest pandemia prawdziwa, a nie fałszywa, którą my widzimy, że to była raczej fałszywa, a nie prawdziwa. Jeżeli ksiądz czy biskup takie rzeczy się wciąga, to nie jest normalna pozycja. Każdy katolik w swojej diecezji, w swojej parafii powinien skorzystać ze spowiedzi normalnej, jeżeli tego potrzebuje. I ksiądz nie przyjmie jakieś sposoby, żeby obronić się przed chorobą, jeżeli ma możliwości jakieś. Najlepsza obrona przed chorobą jest modlitwa. Pan Bóg wtedy wie intencje każdego spowiadającego się i tego, który spowiada, i też wkracza swoją pomocą. Te, które się boją, to jednak otrzymują nie pomoc Bożą, a jeszcze więcej strachu przed tym, co robią. Dlatego, kiedy ta spowiedź, ten koronawirus może przedłużyć się, nie wiadomo ile, zależy od władzy, od masonów światowych, zależy ile to będzie, i jaka nowa fala jego jeszcze będzie na jesień, a nie wiadomo, może na lata, to jest nienormalna rzecz w Kościele. Nie można wychowywać ni biskupów samych siebie, ni księży do takiego stanu rzeczy.
Raczej to tylko może być wyjątki, gdzieś ktoś w więzieniu siedzi, powiedzmy, gdzieś ktoś odjechał i nie może wrócić, powiedzmy, gdzieś w jakimś państwie innym, może w państwie muzułmańskim, księdza brakuje i tak dalej. To sposób byłby pozytywny. A natomiast kiedy w kościele katolickim, gdzie księdzu depcze po nogach i tyle duchownych i nie ma kogo spowiadać, to jest karygodne. To nie jest proces do tego, żeby takiemu procesowi nauczać i nasledować to. Osoba podpisana jako Basia W. Ekscelencjo, jak mówić do dorosłych dzieci, które odeszły z kościoła? Mają problemy, proszą o pomoc finansową, ale i też o wsparcie duchowe, emocjonalne. I kiedy tylko mówię o zawierzeniu i oddaniu tych problemów najlepszemu lekarzowi Jezusowi, gdyż jestem dowodem na to, jak Jezus podał mi rękę, obdarza nieustannymi łaskami, nie chcą słuchać takich rad. Mówią, że ich wiara to ich indywidualna sprawa. Modlę się za nich codziennie i zawierzam Jezusowi poprzez Maryję. Co więcej mogę zrobić? Bardzo dziękuję za wszystkie rekolekcje, Słowo Boże, które arcybiskup głosi, i proszę nie ustawać w budzeniu polskich katolików. Panu Krajskiemu za nadludzką pracę w oświeceniu naszych umysłów i głównie za opiekę nad arcybiskupem Bóg zapłać. No to tutaj, proszę Pani, bez przesady, ja tutaj jestem, niewiele robię. No, Pani zadaje słuszne pytania. Myślę, że takich pytań może być w dzisiejszym świecie najwięcej. Pytanie jest takie do tej samej Pani. Jeżeli z dzieciństwa ta Pani przykładem swojego życia wychowywała swoje dzieci w wierze, pobożności, i uczyła ich wybierać dobro, a zaniechać zła. I zrobiła to uczciwie, tak jak przypadało dobrej matce, to ona nie powinna się martwić z tego, kiedy dzieci dorosli porzucili wiarę. Nie powinna martwić się nad sobą, że ona czegoś nie dorobiła. Jeżeli ona tego nie zrobiła w dzieciństwie, a teraz nawróciła się i widzi, że to jest zła rzecz, że te dzieci nie chodzą do kościoła, nie ufają Panu Bogu, że to ich niby prywatna sprawa, każda matka będzie troszczyć się o swoje dziecko do końca życia. Materialnych rzeczy i tak nie starczy jej dzieciom i każdemu z nas. To jest aksjoma, o której nie trzeba nawet udowadniać. Natomiast to, co oni proszą pomocy u matki, lepiej u matki, czy u jakiejś mafii, gdzie mogą wpaść i potem nie wyjść z tego wszystkiego. Lepiej jak matka, jak może, niech da. A jak nie może wpłynąć na nich, żeby tam zawierzenia Panu Bogu oni zrobili, jeżeli oni odstąpili od Boga, to oni nie chcą o tym Bogu nic słyszeć i oni takiego zawierzenia nie zrobią. Oni muszą się nawrócić, żeby takie zawierzenie zrobić. Dlatego takie jej wypowiedzi do nich oczywiście wzbudzają w nich takie raczej reakcje negatywne, czym pozytywne. I oni mówią, to nasza sprawa, co chcemy, to robimy. Lepiej wybrać drugą pozycję, modlić się za nich, oferować jakieś tam przyjmowanie komunii świętej, może chodzić na kilka mszy świętych. Dlatego ja tak chodziłem, kiedy moja siostra nie chodziła do kościoła. Przyczyny były banalne, takie jak to się mówi, z jedynego jajka nie warte, ale nie chodziła. Ja byłem ministrantem, na jednym mszy świętej chodziłem za siebie, a inna była poświęcona jej. Przyszły czas, ona się nawróciła. Jeżeli Pani to robi, niech to cierpliwie robi, przejdzie czas, tak jak święta Monika modliła się nad swoim synem Augustynem, który też się nawrócił, może w późnym czasie, ale nigdy modlitwa nie będzie odrzucona i zapomniana, a da swoje skutki. Pani Dorota Wrzala, a może Wrzała, mam pytanie. Czy możemy słuchać kazań księdza Natanka? Jakie zdanie ma na ten temat arcybiskup? Szczerze mówiąc, ostatnio ja wysłuchałem jego wiele kazań, szczególnie w maju miesiącu, w czerwcu i kiedyś też słuchałem to, co mówił. Ksiądz Natanek jest bardzo wykształconym człowiekiem, zna się na rzeczy i on mówi o rzeczach kościelnych, o kościelnych rzeczach, które prowadzą do zbawienia. Pomijając jakieś inne niuanse, to już inna sprawa, ale to, co on mówi i naucza w tych katechezach, których naucza, on naucza bardzo wielką, mocną naukę Kościoła katolickiego. I on też wyciąga na światło dzienne tych, którzy tej nauki nie uczą. Słuchać nigdy nie zaszkodzi,
Ale do wszystkiego, co się słucha, trzeba mieć swój rozum, ażeby słuchać jedno, drugie, trzecie, dziesiąte i zrobić wniosek taki, jak odpowiada temu, który właśnie to pytanie zadaje. Mariusz Walkowiak. Co my, zwykli ludzie, możemy zrobić, by pomóc w odnowie Kościoła? Zwykli ludzie, im się wydaje, że mogą zrobić niewiele, ale mogą zrobić bardzo wiele. Jeżeli Pan, który zadaje pytania, sam się nawróci i sam będzie dobrym katolikiem, i sam będzie włączał się do tego, żeby pomagać innym stać dobrymi katolikami, to już jest wielka sprawa. Gdzie nawet dwoje albo trzech modli się w imię Boże, tam jest Chrystus. Nawet jeżeli w swoim domie organizuje, powiedzmy, modlitwy razem z żoną chociażby, różaniec, albo jakieś koronki do miłosierdzia Bożego, albo jakieś inne akcje, które dzisiaj jest masa różnych koronek, modlitw i do Matki Bożej, do różnych świętych i tak dalej, to już jest bardzo wielki wpływ na to, żeby ta odnowa Kościoła nastąpiła. Bo jeżeli odnowa Kościoła, jestem przekonany, nie nastąpi od duchownych. Od Watykanu duchownej odnowy ja nie oczekuję, bo tam na tyle wszystko zepsute, że to musi być jakiś cud, że musi wkroczyć sam Pan Jezus, ażeby to wszystko wywrócić do góry nogami i coś zrobić tak, jak ono powinno być. Od biskupów, tak jak widzimy w Polsce, jakie biskupi zajmują stanowiska, czekać na ich nawrócenia, to tak jak czekać z nieba pogody, jak mówię, się tak gdzieś w Londynie, nie wiesz, kiedy będzie padać deszcz. Trzeba prosto brać życie w swoje ręki i żyć tym, czego nauczono. A inaczej, że przyjdą od jakiegoś księdza, widzimy, że księża, proboszczy i te w czerwonych guziczkach, które chodzą, kanoniki, wszystkie inni, oni będą śpiewać tą samą pieśń, co ich biskup śpiewa. Jeżeli biskup zepsuty, to oni będą takie same. Tak samo będą wikary postępować, tak samo seminaria. Dlatego warto brać się w garść i temu, co się mówi, niby to margines, można zrobić wiele rzeczy. Besta 717. Szczęść Boże, czy mógłby arcybiskup Jan Paweł Lęga ustosunkować się do kwestii szafarzy świeckich rozdających w kościele podczas Eucharystii Pana Jezusa? Mam problem z zaakceptowaniem przyjmowania najświętszego ciała Pana Jezusa z rąk niekonsekrowanych, szczególnie kiedy nie ma potrzeby, żeby księdza lub zakonnika wyręczał szafarz, gdyż jest owych wystarczająco wiele na mszy. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pomoże mi to zweryfikować swoje uprzedzenia, jeżeli są one faktycznie uzasadnione, z Panem Bogiem. Oni uzasadnione, bo te szafarze, oni nazywali się nadzwyczajne szafarze Komunii Świętej. Nadzwyczajne, to znaczy, kiedy ksiądz w parafii, powiedzmy jeden proboszcz, to nawet 700 ludzi w parafii, może mało nawet, nie ma wikarego. Wtedy jest uzasadnione, żeby jednak ludzie otrzymali Komunię Świętej, kiedy on z jakichś przyczyn chorobliwych nie może zrobić takie rzeczy, jakiegoś kalectwa, jakiegoś tam urazu, nie wiem, cokolwiek jeszcze. Ale kiedy dzisiaj te szafarze rozdają Komunię Świętej nie w nadzwyczajnych warunkach, a już przyzwyczajenie do wszystkiego i do każdego dnia i do każdej mszy świętej, to jest nadużycie tego pierwotnego zadania, do którego oni byli wyznaczeni. I to jest, oczywiście jest specjalne takie wciąganie Kościoła katolickiego do tego, żeby i mężczyźni, i kobiety w Kościele katolickim rozdawali Komunię Świętą. To powrót do protestantyzmu. Tak to jest uzasadnione u Pani, która zadała pytania i warto z tym walczyć i sprzeciwiać się temu. Adam Czarnecki, 23. Jak arcybiskup ocenia małżeństwa z innymi chrześcijanami, nie katolikami. Wielu z nas jest poza granicami kraju i zawiera takie związki. To najpierw jest taka sytuacja. Jeżeli małżeństwo jest z miłości, to ono potrafi miłość nie tylko cielesną uzgodnić dla obydwóch, ale jeżeli jest miłość prawdziwa, pochodząca od Boga, to ogarnie całego człowieka, i ciało, i duszę. Jeżeli nawet te ludzie pochodzą z jakichkolwiek mieszanych językowo, czy nawet religijni ludzi. Nawet my z panem Stanisławem niedawno byliśmy w jednej rodzinie, nie będziemy mówić o nazwisku. Żona była
protestantką, wyszła za mąż za katolika, stała katoliczką i bardzo piękne małżeństwo, dzieci, tak co wszystko jest możliwe przy miłości i najpierw miłości do Pana Boga. Tak co to jest dobre. Ale faktycznie jest lepsze małżeństwo zawierać między swoją narodowością i między, powiedzmy, jednej wiary. Wtedy nawet jakieś kłótnie czy cokolwiek innego nie będzie przeciągania przez rodziców, czy męża, czy żony do swojej wiary, do swojej religii, przy jakichś kłótniach, czy jakiś dziadek będzie tam uparty, taki ortodoksa, nie wiadomo czego, może, tak jak nieraz ludzie mówią, żadnej religii nie mają, ale mówię, ja swojej religii nie zmienię, żadnej nie ma. Nigdzie nie chodzi do żadnego kościoła, ale on jest, powiedzmy, takiej narodowości i nie zmieni religii, chociaż ni do czego nie chodzi. Lepiej jednak iść po linii Polak, wychodź za mąż za Polaka, szukaj takiego. Zdarzają się sytuacje, że jednak zakochali się. Oczywiście rodzicom nie warto na takie wpływać, czy na córkę, czy na syna i mówić, zróbcie tak, jak my zrobili. Bo wtedy mogą jeszcze większe szkody tym biednym, którzy wybrali jeden drugiego, przynieść, czym korzyści. I potem ta miłość może być jedyna, a potem tylko będzie bieda jednego i drugiego, będą tęsknić całe życie za tym małżeństwem, do którego nie doszło. I ostatnie pytanie, Staszek Kano. Czy jak kiedyś błądziłem, mam dziecko, ale teraz nie cudzołożę i się nawróciłem, ale jeszcze nie mam ślubu, to czy mogę przyjmować komunię świętą? Chodzę co tydzień na mszę świętą, odprawiam posty, spowiadam się szczerze, mieszkam ze swoją dziewczyną, z którą mam dziecko, ale utrzymujemy wstrzemięźliwość. No faktycznie, jeżeli u niego to będzie pierwsze małżeństwo i oni, jak mają dziecko, to widać jakieś relacje między nimi doszły, nawet to wcześniejsze dziecko pojawiło się, czym powiedzmy małżeństwo sakramentalne, to żadnej przeszkody nie widać, żeby to małżeństwo sakramentalne jak najprędzej zawrzeć. Jeżeli nie było u kogoś z nich wcześniejszego jakiegoś małżeństwa, który może być przeszkodą do tego, żeby oni to małżeństwo zawarli dzisiaj. Z tego pytania trudno to wnioskować. Ale jeżeli oni wstrzemięźliwi i nie mają stosunków cielesnych, on może przyjmować komunię świętą. On nic nie mówi o żonie, czy ona jest też do tego ustosunkowana do kościoła, czy też jest nawrócona. On tylko mówi o sobie. Znaczy o dziewczynie, bo to jeszcze nie małżeństwo. Nie, on mówi, czy on się nawrócił i on czy może przyjmować komunię, bo ma wstrzemięźliwość. A on nie mówi o swojej dziewczynie, czy ona jest nawrócona, czy jaka ona jest, tego my nie wiemy. Z tego pytania ono jest nie do końca takie precyzyjne. Dlatego jeżeli on ją kocha i chce się pobrać i wziąć ślub, to trzeba najprędzej zrobić, wtedy wszystko odpada samo po sobie. A tak jak ma wstrzemięźliwość, znaczy chce zachować nauki Kościoła, chce jednak żyć po Bożemu i w takim wypadku Komunię Świętej może przyjąć. Tylko, że to jest takie troszkę, powiedzmy, w publicznej przestrzeni jest zgorszenie dla tych ludzi, którzy nie wiedzą, dlaczego on przyjmuje Komunię Świętej. Każdemu nie wytłumaczy, że on wstrzemięźliwie postępuje do swojej żony, a powie, że mu biskup to pozwolił, bo jego wysłuchał, co on powiedział, na pytaniu, które nam zadał, nie? Mhm. To wtedy musi to regulować tak, żeby był wilk syty i koza cała. Tak można powiedzieć kolokwialnie. Mhm. Przyjąć sakrament małżeństwa i wtedy ma spokój z głowy. I wtedy normalnie, jak nawet będzie miał jakieś bezprzymierzliwości dostęp do swojej żony, to nie będzie miał grzechu, będzie prawdziwym małżeństwem. No to było ostatnie pytanie, także dziękuję bardzo. Na zdrowie tym ludziom. Niech biorą się w garści i żyje po Bożemu. Wtedy coś może się zmienić. Nie wszystko to jak stracone. Jak weźmiemy się w garść, to jak Pan Bóg na naszej stronie, to wszystko to nam nic nie szkodzi. Oni nie mają przyszłości, te bezbożniki, żadnej przyszłości. Diabeł nie ma nagrody dla nich, a my mamy. I za nią warto walczyć. Walczcie, Polacy, póki czas jest. Amen. Thank you.
Nie będę fałszywie skromny. Zachęcam do nabycia tej książki. Wydaje mi się, że jest najlepszą, jaką dotąd napisałem, ale muszą Państwo to sami sprawdzić.